Cześć wam. To ja, wasz tata. Miałem coś dla was nagrać, nie? To nagrywam. Akurat wracam do domu. Pomyślałem, że zaczniemy rozmowę przed kościołem, nie? Ciekawe, czy wy tam pójdziecie do kościoła. Patrzcie, taki jest. Taki jest widok wieczorem od nas sąsiedza, gdzie tata mieszka. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, ale chyba coś tam widać będzie, nie? Jak myślicie? Na pewno oglądacie to z opiekunami, co? Nie? Dobra, idziemy do domu. Tata przygotuje jakiś tekst. Wiecie, żeby tak wszystko z głowy nie szło. Będziecie mieli pamiątkę. Ja zresztą też. Patrzcie, jak to jest ładnie. Fajne miejsce, nie? Ciekawe, czy wy tam chodzicie do takich miejsc czasami. Dobra. To by było dobranoc, a film zaczniemy od dnia dobra, okej? No i cześć, tak jak mówiłem. Szczeruszku, bo to wróci. Właśnie się obudził. Pewnie nie chcesz, żeby go nagrywać, no ale też trudno. Jeszcze sobie nie poukładałem wszystkie głowy, co tam chcę wam zostawić na liczbę. Ale zobaczcie, jak ładnie świeci słońce. Tata ma taki widok z okna. No widać jezioro, widzicie? Patrzcie, jakie fajne miejsce. Patrzcie, prawie bym go zdeptał, nie? Taki żab. Poruszamy go troszkę? By się poruszał. Troszeczkę. Żyje? Żyje. Dobra, idziemy dalej. To jest jezioro. To jest kilka, jedno wyschnięte, jeszcze jedno dalej. Fajnie, nie? Idziemy dalej. Zrobimy sobie taki spacer, bo cały czas mi mówicie, że chodzicie na spacery. To pójdę sobie z wami na spacer, tak jakbym z wami nie szedł. Było głupie. Pokażę wam po prostu te miejsca, które chciałbym wam normalnie pokazać. Troszkę daleko od miasta, co? Od tych samochodów, które tak uwielbiasz. Od tych lal, które zastępują wam na spacerach zabawę. Czemu wam pokazuję te miejsca? Byście wiedzieli, że jeszcze są inne ładne miejsca na obrzeżach naszego miasta. Wiecie? Rozmawialiśmy ostatnio o kaczkach i patrzcie, akurat sobie dwie pływają. Chyba parka. Nie znam się, czy są dorosłe, czy nie są. Ale chyba parka, nie? Następna parka tym razem nad...
i znowu kaczki, patrzcie. Jesteśmy już po drugiej stronie. Odsiądziemy sobie z nimi. Jesteśmy na plaży. Wejdziemy sobie do góry. Boisko. Widzisz? Można grać w piłkę. No, jak się tak dobrze przyjrzycie, to widać. Tam chyba jakieś ognisko, ktoś coś pali. Tutaj się chodzi pod prysznicę, jak się przychodzi kopać. Tam to, żeście ostatnio nawet byli, z tego co wiem. Później spróbujemy wejść do piramidy. Ale nie wiem, czy to spuszczą. Ale zobaczymy. Pewnie teraz jesteś w zerówce. O, patrzcie, znowu lecą kaczki. Może mi się udaje nagrać. O, widzicie? Patrzcie, jak pierdzielają. O, przeleciały, widzicie? Fajnie w ogóle zrobili to. Będzie lato, to na pewno będziecie tutaj przyjeżdżać. O, sobie kółko. Wasze imiona, ale tutaj ich zbytnio nie widać. O, jak się przyjrzycie. Jesteście takie jedne niepodzielne serduszko, moje serduszko. Wierzę cię, wysłać mecze, jak grają, bawić się, uczyć się. Patrzcie, jak fajna piramida. Widzicie, jak niektórzy malują i rysują? Najpierw rysują to na kartkach. Trochę chłodno, drapamy. To też mama mówiła, że ostatni razem tam się bawiłaś. Domek za ramek. Patrz do domu. Patrz. Multum domków. Tam jest kościółek, widzisz? Też taki, taką piramidą. Gratuś, to dopiero jest samochód, zobacz. Daliśmy pozwolenie na wejście, ale przed chwilą tam nagrywał. Teraz też nagrywać musi. Jeszcze raz. Musi się nagrało. O. Witają takie posągi, widzicie? Jak w Egipcie, no. Program przyznany.
próbujcie biegnąć piłką. Do usłyszenia i do zobaczenia, tak? No. Oki. Jeszcze jedno, Gracjan, Oliwia. Tata was mocno kocha, wiecie? Wziaszki.